Pan mówił o trudnych momentach Kosty Runiajcia i Marka Papszuna, kiedy dostawali wsparcie. A pana najtrudniejszy moment w Legii? No, zanim rozpocząłem pierwszy trening, już te trudne momenty się pojawiały. Wiadomo, jak moja osoba była odbierana tutaj przez część kibiców w Warszawie. Też moja rezygnacja z pracy z reprezentacją U21. W sensie takim, że ja do końca nie zeznawałem w dniu, kiedy przychodziłem do Legii, ale wiadomo było, że będę już łączył te dwie funkcje. Różnie była komentowana, nie był to na pewno łatwy czas, ale miałem do wyboru albo skorzystać z okazji i podjąć pracę w Legii Warszawa i to zrobiłem i na pewno początek nie był łatwy. Zbiegło się to z tym, że graliśmy mecze eliminacyjne, te mecze nie wyszły do końca tak, jakbyśmy chcieli. Krytyka była duża. Jednego dnia przegraliśmy dwa mecze. Mówię tutaj o U21 z Serbią i Superpuchę z Krakowią i na pewno atmosfera była napięta, ale wiedziałem, że sobie poradzimy, wiedziałem, że dokładnie co chcemy zrobić, jak chcemy zrobić i dlaczego. I z każdym tygodniem czułem się coraz swobodniej, coraz lepiej. Było to nowe środowisko, nowe otoczenie dla mnie, ale myślę, że zawodnicy też zobaczyli, co chcemy zrobić, jak i dlaczego. Dużo rozmawialiśmy z nimi, dużo pracowaliśmy nad sferą mentalną, podpowiadaliśmy, dlaczego robimy tak, a nie inaczej. I to trafiło na podatny grunt, stąd też później te mecze zaczęły się dobrze układać.